Adwent, dzień 24. Tytuł: Boże Narodzenie, czyli Jul. Autor: Paweł Chromiński. Źródło: polonia.dk. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jak wynika z sondażu na naszej stronie internetowej, Polonia podzieliła się niemal porówno, z czego jedna część jedzie świętować do Polski, a druga zostanie w Danii. Nie muszę nikogo zapewniać, jak nastrojowe, pełne tradycji, ciepłe i rodzinne są polskie święta, to każdy wie. W mniej komfortowej sytuacji są ci, którzy spędzą je w gronie Duńczyków, być może po raz pierwszy. Trudno im będzie zrozumieć, dlaczego zamiast wigilijnego karpia i kapusty z grzybami dostaną pieczoną kaczkę i deser ryżowy z wiśniami. Niemniej jednak przekonają się, że świętowanie poza Polską też może być piękne. Tym wszystkim, którym obyczaje duńskie z jakichś powodów są obce, dedykuje ten mały Jul przewodnik. Dlaczego Jul, a nie Christmas? Geneza słowa Jul sięga czasów wikingów, kiedy to po najkrótszym dniu w roku obchodzono święta pogańskie ku czci nordyckich bogów Tore i Odyna, którzy zwyciężyli złych olbrzymów. Dzięki świętowaniu, przodkowie Duńczyków mieli zapewnić sobie powodzenie w następnym roku, a więc jedli i pili na cześć swoich bogów przez kilka dni. Podchodzący z rezerwą do nowinek Duńczycy nie przyjęli nazwy Christmas, msza Chrystusowa, którą forsował Kościół, po wprowadzeniu w Skandynawii chrześcijaństwa. Gdzie się podział święty Mikołaj? Na próżno go szukać w Danii, chociaż łudząco do niego podobny jest Julemand. Duński Kościół nie czci świętych, więc po co komu jakiś święty Mikołaj? Niemniej jednak Duńczycy uwielbiają dostawać prezenty i zafundowali sobie Julemand, który w przeciwieństwie do naszego Mikołaja nie przyjeżdża z Laponii, a z Grenlandii. Nadchodzi długo oczekiwany Jul. Duńczycy wyjątkowo długo na niego czekają. W Polsce panuje jeszcze zaduma nad świętem wszystkich świętych, podczas gdy w Danii wybucha przedświąteczny szał. Już od początku listopada radio gra świąteczne piosenki, nad ulicami zawisają ozdobne girlandy, a sklepy świątecznymi wystawami kuszą do nabywania prezentów. Co roku media spekulują, czy zostanie pobity rekord świątecznych zakupów. W tym roku na przykład pobity został rekord wszechczasów w sprzedaży choinek. To mi się podoba, ale i tak uważam, że milion choinek sprzedanych na rynku duńskim nie świadczy o wielkiej popularności tego symbolu świąt. Sklepy sklepami, a Duńczycy siedzą w swoich przytulnych mieszkankach i mają wszystko w nosie. Wraz z nadejściem Adwentu zapalają świece w adwentowych wieńcach, piją grzane wino Glögg i rozpakowują codziennie przez 24 dni drobne prezenciki w przygotowanych dla każdego domownika Jule kalendarzach. U co niektórych przed drzwiami i w mieszkaniach pojawi się Jule Gris, bożonarodzeniowa świnka, symbolizująca dostatek gospodarza. W firmie obowiązkowo każdy musi odbyć Jule Frokost, bożonarodzeniowy lunch, który odbywa się o dziwo wieczorem i jest okazją do szalonej zabawy. Czy to aby na pewno 24 grudnia? Polak będzie ze zdumieniem przecierał oczy, bo ani śladu śniegu za oknem, niezmiernie rzadko bywa. Zapobiegliwy Duńczyk zawczasu kupi śniegowy spray i na oknach wymaluje mróz i śnieżne gwiazdki, wszak klimat być musi. Nam pozostaje się cieszyć, że nie jest tak źle, bo moglibyśmy spędzać święta w australijskich upałach. No cóż, brak śniegu to nie jedyna niespodzianka, która czeka nas w najbliższych świątecznych dniach. Przed południem na honorowym miejscu w salonie pojawia się choinka i nie jest ona bynajmniej obwieszona bombkami ze szkła. Najczęściej zawiesza się na niej ozdoby wykonane ręcznie przez domowników, różnego rodzaju łańcuchy i oczywiście łańcuch zrobiony z małych duńskich flag państwowych. Dla Polaka taki sposób wyrażania uczuć patriotycznych może się wydawać nieco dziwny, ale Duńczycy traktują go z zupełną powagą. Kolacja wigilijna rozpoczyna się około 18:00, tu czeka nas następna niespodzianka, a mianowicie na stole pięknie udekorowanym stroikami nie ma śladu postnych potraw. Nieznany jest w Danii zwyczaj poszczenia w tym dniu. W Polsce też ostatnio Kościół zniósł obowiązek zachowywania postu w Wigilię, ale tradycja i tak pewnie pozostanie. Głównym daniem, jakie zagości tego wieczoru na duńskim stole, będzie pieczeń ze schabu z chrupiącą skórką albo pieczona kaczka lub gęś. Na deser podaje się arajes al amande, czyli ryż z bitą śmietaną i ciepłym sosem z czereśni, który mimo, że daleki jest od naszej kuchni, to smakuje wyśmienicie. Znalezienie w deserze ukrytego migdała ma przynieść pomyślność w przyszłym roku.
Kiedy wszyscy napełnią brzuchy, na choince zapłoną świeczki i wszyscy zatańczą, a właściwie pochodzą dookoła niej i zaśpiewają kolędy i świąteczne piosenki. Doskonała okazja, żeby spalić trochę kalorii, bo czekają nas jeszcze 2 dni świętowania. Po tańcach nadchodzi czas obdarowywania się prezentami, które są wyjątkowo liczne. Tam, gdzie są małe dzieci, często zachodzi dżulemant, aby wręczyć podarki osobiście. Duńczycy nie są zbyt gorliwi w praktykowaniu religii, ale tego dnia wielu pójdzie na popołudniową mszę do kościoła. Pierwszy dzień świąt, czyli orgia jedzenia. Tego dnia wszyscy będą się objadali. Nielicznym zdarzy się, że się rozchorują i pojadą do szpitala na opróżnianie żołądka. Poza tym jest okazja do rodzinnych spotkań i oglądania telewizji. Stół w tym dniu ugina się od dań rybnych takich jak śledzie marynowane, w sosach, smażone i pieczone, węgorz i łosoś wędzony oraz inne ryby i owoce morza. Oczywiście nie zabraknie też dań z wieprzowiny, takich jak frikadel, małe mielone kotleciki, pasztet zapieczony pod płatami boczku, kaszanka na słodko, biała kiełbasa oraz wędzone i pieczone szynki, polędwice i schaby, a na koniec sery i świeże owoce. Nie zabraknie też alkoholu i gromkich okrzyków skał przy wznoszonych toastach. Tutaj potrzebna jest mała ostrożność, bo Duńczycy mają zwyczaj picia na przemian wódki i piwa, a wiadomo jak tragiczne skutki może to przynieść. Po sutej uczcie ci, którzy będą w stanie, wybiorą się na spacer, reszta zagra w jakąś grę lub będzie oglądała telewizję. Wieczorem, aby przetrwać w pełni sił do następnego dnia, wszyscy zasiądą do stołu, aby się znowu posilić. Drugi dzień świąt, czyli spotkanie się kultur. W tym dniu tradycje polskie i duńskie są bardzo zbieżne, a więc leczymy niestrawność, czytamy, oglądamy telewizję i chodzimy na spacery. Wszystko co dobre szybko się kończy. Święta minęły, czas się zabrać do pracy i ochłonąć nieco przed witaniem nowego roku. Obserwuje się w poświętecznych dniach wzmożony ruch w fitness klubach. Czy to aby nie wyrzuty sumienia, że znowu przybyło kilka kilogramów, a może obawa, że szwy w sylwestrowej kreacji nie wytrzymają napięcia. No i jak wam się podobają święta w Danii? Ja uważam, że są bardzo miłe, chociaż różnią się od polskich, w których czymś szczególnym jest ich religijny charakter, ale co kraj to obyczaj. Nie opisałem tutaj wielu obrzędów związanych z Jul, ale zapewniam, że są równie interesujące jak polskie. Wy drodzy Polonusi jesteście od tego, aby wprowadzić w ten ustalony porządek duńskich obyczajów coś nowego, a jednocześnie czerpać z nich to co ciekawe i wartościowe. Wchodzimy już niedługo do wspólnej Europy i wzajemne przenikanie się kultur jest nieuniknione. Myślę, że nikt nie obrazi się, jeżeli podczas składania sobie życzeń zaproponujecie przełamanie się opłatkiem czy zaśpiewacie którąś z przepięknych polskich kolęd. Dodatkowe, polskie danie na świątecznym stole też pewnie nie zrujnuje planów kulinarnych gospodarzy. Myślę, że nieważne w jakim kraju spędzamy święta. Najważniejsze jest, abyśmy w tych dniach spędzili czas z ludźmi nam bliskimi, których miłość nas ogrzeje i da nam energię do dalszego zmagania się z codziennością. Tym wszystkim, którzy wsiąknęli w ten duński świat, ale nostalgia od czasu do czasu ściska serce, polecam udanie się na organizowane co roku spotkanie opłatkowe do domu Polonii, a w Wigilię obowiązkowe wyjście na pasterkę do polskiego kościoła na Amager. Jak się film spodobał, to chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał i podzielili się filmem z przyjaciółmi.